Cześć, witajcie. Nagrywam ten filmik, ponieważ chciałem Wam przekazać kilka informacji na temat naszych projektów szkoleniowo-stażowych. Nie ukrywamy, że te projekty, właśnie stażowe, są u nas bardzo popularne. Bardzo dużo osób tutaj mamy zgłoszeń na te projekty, i niestety większość z tych osób niestety nie możemy przyjąć z tego względu, że. Że no, niestety liczba miejsc jest mocno ograniczona, zaraz też powiemy, dlaczego ta liczba miejsc jest ograniczona. To nie tak, że my nie chcemy Was przyjąć, tylko po prostu są pewne kwestie techniczne, które niestety uniemożliwiają udział w większej grupie osób w takich stażach. Natomiast rozpoczynając od samego początku, no, przesyłacie do nas wiele pytań, dzwonicie, piszecie a propos właśnie udziału w tychże projektach szkoleniowo-stażowych. Przede wszystkim e, najważniejsza informacja jest taka, że te projekty będą się toczyć gdzieś również w przyszłości, e, co jakiś czas. E, tak naprawdę zrealizowaliśmy rok temu pierwszy taki projekt szkoleniowo-stażowy, który naprawdę był ogromny odzew ludzi, e, ogromna, liczba, o, ogromna liczba chętnych osób, żeby odbyć u nas te, pro, te szkolenia, czy też odbyć u nas, e, wziąć udział w projekcie właśnie tym szkoleniowo-stażowym. E, po tym, po, po, tym, po tym szkoleniu postanowiliśmy, że te projekty będą się toczyć może nie często, bo niestety nie mamy takich możliwości, też zaraz właśnie o tym powiem, o tych technikaliach, natomiast staramy się, aby te projekty toczyły się w miarę regularnie, żeby było ich, nie wiem, dwa, trzy projekty w roku. Być może, może być ich jeszcze więcej, ale to nie zależy, nie zależy od nas. Zaraz sobie do tego wszystkiego dojdziemy. W każdym razie, ja Wam ogólnie chciałem na samym początku bardzo podziękować za was, wasze, wasze liczne pytania, zainteresowanie, telefony. Post zebraliśmy wszelkie Wasze, te najpopularniejsze, oczywiście pytania, wątpliwości na temat tych projektów i postaramy się je omówić tutaj, abyście już nie musieli również czasu tracić na dodatkowe dopytywanie. Natomiast pamiętajcie, że my zawsze jesteśmy dla Was otwarci, jeśli nawet po tym filmiku, bo nie ma co ukrywać, będzie on krótki, ale mam nadzieję rzeczowy, nawet jeśli po tym filmiku będą jeszcze będziecie mieć jakieś jeszcze pytania, wątpliwości, to śmiało oczywiście piszcie do nas, dzwoncie do nas, jesteśmy do, do Waszej oczywiście dyspozycji. No ale przejdźmy sobie zatem do najważniejszych punktów tego, szko tego, tego, tego projektu szkoleniowo-ostarzowego, który właśnie tutaj chciałem omówić. I przede wszystkim oczywiście. Pytacie o samą formę tychże szkoleń, jak one wyglądają, co tam jest, jak to wygląda. Więc rozpoczynając od początku. Te programy stażowe składają się każdorazowo z dwóch części. Jest to część pierwsza, czyli część taka szkoleniowa, na której właśnie zdobywamy wiedzę, uczymy się, praktykujemy, czyli. Krótko mówiąc, nabywamy wiedzę potrzebną do drugiej części, czyli właśnie już do pracy z komercyjną aplikacją, do testów komercyjnej aplikacji jednego z naszych klientów. Więc od razu tutaj może paść pytanie, i to jest bardzo częste pytanie, tak naprawdę, dla kogo ten. Te projekty są idealne, tak? Kto jest idealnym odbiorcą takich projektów? Czyli czy to czy będzie dla mnie dobry projekt, czy może dla mojego kolegi, czy dla osoby bardziej doświadczonej, czy osoby totalnie nowej, więc już odpowiadamy. Przede wszystkim ten projekt, z racji tego, że my naprawdę szkolimy od totalnego zera, te projekty są dedykowane, Moim zdaniem najlepiej głównie dla osób, które są mocno początkujące, czyli w ogóle które jeszcze nie, nie dotknęły testowania oprogramowania, bądź osób po prostu z innej branży, które interesują się też testowaniem oprogramowania, bądź osób, które po prostu już kiedyś rozpoczęły naukę oprogramowania, ale nie za bardzo im to wyszło. Więc y, pamiętajcie, szkolimy od totalnego zera. Ja zaraz na kolejnej grafice pokażę Wam, jakie, jakie odbywamy szkolenia, jaki to jest zakres szkoleniowy. W związku z tym tutaj, tutaj to przedstawimy sobie bardzo dokładnie. Więc myślę, że sami stwierdzicie, dla kogo takie szkolenie będzie najbardziej efektywne i kto powinien być tutaj osobą najbardziej dedykowaną do tego typu projektów stażowych. Jeszcze może powiem tylko tyle, bo skoro już rozumiem o tych tej, o tej, o tej dwóch, dwóch częściach tego projektu, czyli części szkoleniowej i części praktycznej. Do części szkoleniowej sobie jeszcze zaraz dojdziemy, bo będę właśnie przedstawiał chociażby nazwy szkoleń, troszkę zakres tych szkoleń. To teraz chciałbym, żebyśmy jeszcze chwilkę skupili się na tej części, tej części drugiej, czyli tej części już praktycznej, czyli testów, testów oprogramowania w praktyce. Co jest, tutaj, co jest tutaj ogromnym plusem? Otóż pamiętajcie, że te projekty to nie są projekty, żeby po prostu tutaj was ściągnąć, wyszkolić, dać wam jakieś tam zadanka i tyle. Jakby pamiętajcie, że to są projekty, to są realne projekty, my ich nie symulujemy, my nie tworzymy czegoś dla, dla samej sztuki, żebyście to zobaczyli jak to wygląda, czy się nauczy, czy, czy się po prostu zaczęli uczyć, natomiast ta, ta, część, ta część praktyczna jest typową, typową pracą już komercyjną w projekcie, więc jesteście tak naprawdę będziecie u nas pracowali na stanowisku junior testera oprogramowania, i będziecie wykonywać testy realnej, komercyjnej, istniejącej aplikacji na rynku. I to są testy, które my wykonujemy na zlecenie naszego jednego z klientów. Mamy takich trzech dużych klientów tak naprawdę. Jednego takiego dość stałego, który udostępnia swoją aplikację do testów regularnie. Kolejne wersje nam wypuszcza i my je testujemy. Natomiast mamy trzech, trzech różnych klientów, więc tutaj... Te informacje, które tutaj będę mówił, to one będą takie mocno ogólne, bo to, jaką aplikację będziemy testować, którego klienta, to będzie, to będzie, to będzie, to będzie determinowało to, jak testy finalnie będą wyglądać i, czego my konkretnie, i co my konkretnie będziemy wykonywać. Ale rzecz ogólnie biorąc, tutaj Wam przedstawię dokładnie, jak wygląda taki modelowy u nas projekt szkoleniowo-stażowy. Więc pamiętajcie, to jest realny projekt, realna aplikacja, realni klienci i realna praca. Tak, jesteście realnymi junior testerami, a nie jakimiś po prostu na potrzeby na potrzeby po prostu was wyszkolenia, czy po prostu potrzeby, na potrzeby takiej, żebyście po prostu tylko to zobaczyli, jak to wygląda. Prawda? To nie jest tak. Tutaj macie unikalną okazję, jeśli chodzi o skalę rynkową, że możecie tutaj dostać się do takiego projektu, który jest po prostu będzie realnym, realną, realną realnym, realnymi testami aplikacji komercyjnej istniejącej na rynku, wykorzystywanej przez tysiące klientów. Dobrze, to to był taki tytuł wstępu, żebyśmy mieli jasność, czym to w ogóle jest, z czego to się składa. Natomiast teraz przejdźmy sobie do konkretów, już punkt po punkcie. Zacznijmy oczywiście od harmonogramu, czyli nie da się ukryć waszego również głównego pytania, jak to jest zorganizowane. Czy dam radę uczestniczyć, jeśli pracuję, czy jeśli na przykład się uczę, czy jeśli mam jakieś zlecenie, czy jeśli mam jakieś obowiązki rodzinne, jak to wygląda. No więc już wam tutaj odpowiadam. Te projekty organizowane są w trybie wieczorno-weekendowym. Więc spotykamy się raz, dwa, trzy razy w tygodniu, w zależności od tego, jak to wypada, od poniedziałku do piątku, w godzinach 18.30, 20.00, .20, 20.30, w zależności, czyli tam półtorej godzinki, dwie godzinki, po prostu spotkania wieczorne, takie sesje. Natomiast spotykamy się również kilka weekendów, spędzimy razem, może pięć, może sześć weekendów, spędzimy razem gdzie będziemy się głównie właśnie szkolić, czyli odbywać szkolenia takie jak właśnie zaraz przyjdziemy, do szkoły, szkolenia API, bazy danych, Jesty Kube i tak dalej. Więc tutaj jeśli chodzi o spotkania weekendowe, no to spotykamy się od godziny 8 do godziny mniej więcej 14, 15 maksymalnie, tak żeby, żeby tutaj od samego rana zaczynamy, żeby później jeszcze mieć oczywiście czas dla siebie na swoje inne obowiązki, pracę czy szkołę. Dlatego jest to mocno elastyczne, też oczywiście od nas jako od organizatorów tego szkolenia to, to wymaga, to wymaga dużej, dużej organizacji pracy i tak dalej, ale dajemy sobie z tym radę i myślę, że wygląda to bardzo dobrze. Mamy mamy klientów, którzy są bardzo, bardzo zadowoleni z tego typu szkoleń i którzy przede wszystkim już po takich szkoleniach zdobyli swoje pierwsze prace, więc to jest dla nas też, też, też największy argument, ale do tego sobie przejdziemy jeszcze jeszcze zaraz. Więc harmonogram. Ustalamy sobie bezpośrednio również przed szkoleniem, dosyćamy Wam mniej więcej konkretne dni, konkretne weekendy, w których pracujemy. Oczywiście pamiętajcie, że to jest praca, ta druga część szczególnie, jest pracą realną, więc tam nie da się aż tak idealnie wszystko zaplanować, ponieważ wiadomo, deadliney się przedłużają, to, są, to jest zwykły projekt IT, więc y, typowy projekt IT, więc y, naprawdę tutaj może się zdarzyć dużo rzeczy, ale ogólnie staramy się trzymać tych ram, y, tak, także tutaj y, dla nikogo nie powinno to być problemu. Tym bardziej, i to jest najistotniejsze, co teraz powiem w kontekście te, te, tego czasu harmonogramu, że każde nasze spotkanie jest nagrywane. Każda sesja naszego spotkania, czy to szkolenie, czy to nasze spotkanie takie wieczorne, czy to, czy to, czy to jakieś spotkanie statusowe i tak dalej, wszystkie spotkania są nagrywane, więc możecie je sobie odtworzyć do nagrania, więc jeśli kogo, ktoś nie będzie mógł uczestniczyć jeden dzień, dwa, nawet kilka dni, czy też będzie pojedynczo gdzieś omijał spotkania z różnych, oczywiście prywatnych e, e, zawirowań, to jak najbardziej nic się absolutnie nie dzieje. Każde spotkanie można otworzyć z nagrania. Oczywiście ja zachęcam do tego, żebyście byli na jak najwięcej ilości nagrań na żywo, prawda? Spotkań na żywo, e, bo oczywiście wtedy można zadać pytania, wtedy jest ta interakcja i, i to też inaczej wygląda. Ale jeśli ktoś opuści jakiekolwiek zajęcia, nic się absolutnie nie dzieje, wszystko można otworzyć z nagrania. Wymiar takiego czasu, wymiar czasu takiego projektu szkoleniowo-stażowego, jak on wygląda, jak on się kształtuje? Otóż, tak jak powiedziałem, to jest realny projekt, więc szczególnie ta druga część praktyczna, ona może przyjąć różny zakres czasu, tam może nam się troszkę coś rozwlekać. Jeśli będzie dużo błędów, to wiadomo, będzie więcej testów, będzie to trwało troszkę dłużej. Jeśli wszystko będzie szło zgodnie z założeniami, co w IT się bardzo rzadko zdarza, to może to trwać troszkę krócej, więc na ogół szacujemy cały ten program na. Na pewno powyżej 100 godzin, od mniej więcej 110 do 150, bywają i dłuższe, yy, du, du, dłuższe jeśli, to, jeśli, jeśli faktycznie jest sporo błędów, natomiast tak to się powinno mniej więcej kształtować w godzinach i staramy się to rozłożyć mniej więcej na 2,5 miesiąca, tak, na pewno w trakcie, w trakcie 3 miesięcy staramy się zamknąć, więc, więc to tak zwykle trwa około 2,5 miesiąca, taki projekt łącznie właśnie z projektem z, ze szkoleniami i kończąc na Gończąc na, na wykonywaniu testów, aplikacja webowa, czyli też, może nie powiedziałem o przedmiocie testów, bo zwykle są to aplikacje webowe, które testujemy, nie aplikacje desktopowe, nie aplikacje mobilne. Nasi klienci oznaczają głównie aplikacje webowe do takich testów, które możemy właśnie wspólnie z Wami realizować. No i teraz, co będziemy realizować konkretnie? Podczas tego projektu stażowego, tak? Jakie konkretne czynności będziemy wykonywać jako testerzy, jako junior testerzy oprogramowania, czym będziemy się zajmować, co będziemy robić. Mamy tutaj dokładnie wszystko wyszczególnione. Tak jak powiedziałem, też każdy staż, jeśli w zależności, jeśli mamy inną aplikację do testów, innego klienta, może wyglądać trochę inaczej, więc to jest tylko takie poglądowe, ale zwykle staramy się wykonywać. Następujące Zwykle w tych procesach, w tych stażach wykonujemy następujące testy, czyli testy akceptacyjne, testy eksploracyjne, testy funkcjonalne, testy end-to-end, -end, czyli takie testy procesowe, piszemy przypadki testowe, w dużej liczbie piszemy również scenariusze testowe, tworzymy raporty z testów, oczywiście zgłaszamy wszelkie błędy, usterki, incydenty, czyli normalna praca z Giro, o której też zaraz powiem. Praca również z dokumentacją, praca, praca być może z programistami, to znaczy kontakt z programistami, rozwiązywanie problemów, praca również analityczna. Tutaj to wszystko się u nas może wydarzyć w ramach, w ramach tego projektu, tego projektu stażowego, tych projektów, projektów testowych. To wszystko tutaj u nas będzie obecne na tych stażach. Więc widzimy, że tak naprawdę. No, będzie co robić, w ciągu tych dwóch i pół miesiąca naprawdę poruszymy mnóstwo tematów, zrobimy mnóstwo szkoleń, i będziemy wykonywać mnóstwo realnych prac, takie jak właśnie pisanie scenariuszy, przypadków testowych, zgłaszanie błędów, praca z dokumentacją, kontakt z programistami, kontakt z grupą, praca w grupie, praca indywidualna. To wszystko tutaj będzie zrealizowane. Oczywiście, od razu w tym miejscu powiem, że to, te, te projekty są oczywiście e, prowadzone 100% online, więc każdy z każdego miejsca w Polsce czy na świecie może tutaj z nami uczestniczyć, może, e, może tutaj prowadzić e, projekty. Więc całościowo oczywiście online, czyli już tak naprawdę standard w branży IT, czyli właśnie praca online bez potrzeby pracy stacjonarnej przychodzenia do biura. E, dobrze. To teraz druga część, czyli teraz przechodzimy do tej części szkoleniowej, o której będziemy zaczynać. I tak jak powiedziałem, szkolenia, znaczy ten cały projekt stażowy, nasze projekty stażowe są dedykowane dla osób początkujących, tak? My chcemy dawać po prostu szansę osobom początkującym, osobom, które marzą, żeby dostać się do tej branży IT, osobom, które są spoza innych branż, osobom, które uczyły się testowania oprogramowania, ale im nie wyszło, nie dostały pracy, nie nabyły odpowiedniej wiedzy, nie przechodzą pozytywnie rozmów kwalifikacyjnych. To jest program, który ma te wszystkie sytuacje naprawić. I tutaj przykładamy wszelkich umiejętności, wszelkiej naszej wiedzy, uwagi, atencji do tego, aby właśnie tak było. Na kolejnej grafice przedstawię jeszcze kilka punktów, które dotyczą właśnie tego, co teraz powiedziałem. Natomiast teraz skupmy się, wetrujmy za porządki, skupmy się na szkoleniach, bo o, o tym powiedziałem, że będzie kilka dużych szkoleń. Które, będzie, które, od, o, o, które, odbijemy, o, które które będziemy odbywać, i jeszcze kilka mniejszych szkoleń, które również przejdziemy i zdobędziemy wiedzę. Więc przede wszystkim rozpoczynamy od szkoleń, szkolenia, może nie tyle tutaj te, te szkolenia mogą mieć różną, różną, różny priorytet, różną kolejność, ale na pewno szkolenie jest TKUBE jest szkoleniem, które da wam podstawy w ogóle testowania oprogramowania. Okay? wam podstawy teoretyczne. Dzięki temu będziecie poznacie terminologię, poznacie zagadnienia, poznacie techniki testowania, poznacie, po, 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 poznacie potrzebne, niezbędne terminologie, takie jak poziomy testów, typy testów, więc nauczymy się wszystkiego teoretycznie, co będziemy później w praktyce wykorzystywać w naszym, tej drugiej części, czyli części właśnie praktycznej. Kolejnym szkoleniem, które jest tutaj bardzo istotnym, w ogóle dwa szkolenia, które też są bardzo istotne, to dwa szkolenia techniczne, czyli szkolenie z testowania API z wykorzystaniem narzędzia Postman, bardzo popularnego narzędzia do testowania integracji, testowania komunikacji, testowania API oraz bazy danych SQL. Te dwa szkolenia będą szkoleniami mocno technicznymi, mocno praktycznymi. Będziemy wykonywać różne zadania, będziemy Poznawać oprogramowanie Postman, będziemy poznawać bazy danych, język SQL, wszystko będziemy zrobić tak teoretycznie praktycznie będziemy tą, tą praktykę dotykać jak najbardziej, bo tak naprawdę te dwie umiejętności, czyli testowanie api oraz znajomość języka SQL i baz danych, są dwoma najbardziej kluczowymi umiejętnościami technicznymi, które, które powinien przyswoić tester oprogramowania. Bez tych dwóch umiejętności technicznych tak naprawdę mamy nikłą szansę znalezienia pracy, bo teraz praktycznie każdy projekt, każdy pracodawca wymaga tychże umiejętności w swoich, w, 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 u swoich pracowników, u swoich testerów oprogramowania, więc te dwa, opro... te, te dwa szkolenia z, zrobimy sobie dość gruntownie, będzie to kilka dni szkoleń i na pewno po tych szkoleniach poznacie podstawy i testowanie API i języka SQL baz danych. Jeśli chodzi o testowanie API, to poznamy sobie właśnie oprogramowanie Postman. Będziemy stworzymy sobie nawet, nauczymy się nawet lekko automatyzować testy w Postmanie, więc tutaj będzie naprawdę ogromna dawka wiedzy, którą należy przyswoić, właśnie na potrzeby szczególnie rozmów kwalifikacyjnych, na potrzeby tego, abyście dobrze wypadali na rozmowach, abyście również odnaleźli się od razu w projektach, projektach do których do, 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 będziecie dołączeni. No i jeszcze szkolenie z metodyk zginnych, Scrum Agile. Czyli takie szkolenia, które da wam podstawy, takie solidne podstawy pracy zespołowej, jak to się odbywa, jak to powinno wyglądać, na co powinniście zwracać uwagę, co jest istotne w kontakcie międzyludzkim, w kontaktach interpersonalnych, naszej pracy techniczno-biznesowej. To wszystko sobie powiemy właśnie na, na, tych, na tych szkoleniach, natomiast to nie są wszystkie szkolenia, które oczywiście odbędziemy. To są te szkolenia największe, z których dostaniecie certyfikaty z każdego tego typu szkolenia, w to ten znaczy certyfikat uczestnictwa w, szko w, w szkoleniu. W związku z tym, w związku z tym, tutaj będzie to, jest na pewno bardzo, bardzo duża wartość dodana. Ale pamiętajcie, to, to o czym powiedziałem, to nie są jedyne szkolenia, które odbędziemy, bo odbędziemy jeszcze masę mniejszych takich spotkań tematycznych, szkoleń, warsztatów, między innymi z DevToolsów, między innymi z Jiry, Między innymi porozmawiamy sobie o testach bezpieczeństwa, o testach wydajnościowych, o testowaniu aplikacji mobilnych. Zrobimy sobie całą sesję, taki panel, zrobimy sobie prezentację szkolonko z y, robotyzacji, automatyzacji. Tutaj, tutaj będzie dużo różnych tematów, bo. Chodzi o to, aby wam przekazać jak najszerszy kontekst, to czego mi brakuje w innych tego typu pro, projektach stażowych, w innych firm, innych podmiotów, żeby zbudować dla was jak największy kontekst, żebyście mieli jak największe szanse e, podczas rozmów kwalifikacyjnych. Okay? Więc postaramy się tą wiedzę wam przedstawić dość kompleksowo, żeby nie zaskoczyło was żadne pytanie na rozmowie kwalifikacyjnej, no bo umówmy się... Sukcesem y, każdego z was, jest oczywiście dostanie tej swojej pierwszej wymarzonej pracy i do tego wspólnie będziemy dążyć. Y, I jak już tutaj mówię, o właśnie tej y, o, o tym wspólnym dążeniu do tego, abyście y, w krótkim czasie, w skończonym czasie zdobyli swoją pierwszą uprawnioną pracę, swój pierwszy projekt y, po, y, po naszym stażu. No to tutaj oczywiście do, do, dołożymy wszelkich, wszelkich naszych możliwości, wszelkiej naszej uwagi, pracy, abyście, abyśmy, abyście po prostu jak najszybciej tą pracę dostali. Co my robimy w tym, w tym kontekście? Oczywiście oprócz spotkań z wami, spotkań z rekruterem, który wam wyjaśni, który, który wam pokaże, jak napisać dobre CV. Jak, jak stworzyć ten wpis upragniony, ten pierwszy wpis komercyjnego doświadczenia, który zdobędziecie u nas, jak, jak odbywać rozmowy kwalifikacyjne, jak przechodzić te rozmowy, jak dobrze wypadać. Przesuniemy sobie pytania, odpowiedzi, 100 pytań, 100 pytań z odpowiedziami najpopularniejszymi na rozmowie kwalifikacyjnej. To wszystko postaramy się dla Was zrealizować, abyście byli przygotowani maksymalnie na każdą rozmowę kwalifikacyjną, ale to oczywiście nie wszystko, bo oprócz certyfikatów, oprócz tego przygotowania... Oprócz wpisu w CV, tego pierwszego upragnionego na stanowisku Junior testera oprogramowania, zdobędziecie od nas, dostaniecie również wszelką pomoc w poszukiwaniu pracy. To znaczy, to znaczy, my tutaj skupiamy się na tym, co możemy dla Was zrobić. To może tak, może zaczniemy tutaj od od końca. Co możemy jeszcze dla Was zrobić poza tym, o, o czym powiedzieliśmy sobie? Przede wszystkim no to mamy swoich klientów, właśnie naszego, naszy, 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 naszego portfolio klientów jako firmy Quality Islands, Współpracujemy z wieloma mniejszymi, dużymi, a nawet bardzo globalnymi klientami i sukcesywnie polecamy do tych klientów naszych właśnie stażystów, nasze osoby, które, które przeszkoliliśmy. Nasi klienci nam ufają, podbierają sobie co jakiś czas osoby. Często, jak mają jakieś potrzeby projektować, również wysyłają nam zapytania, czy mamy odpowiednich pracowników. Więc często, również wasze CV, które sobie zbudujemy, będziemy mieć w naszym portfolio, podsyłamy naszym klientom. Od razu po zakończonym stażu podsyłamy wszystkim naszym klientom wasze CV, aby nasi klienci już mieli was w swojej bazie i mogli z wami szybko w ramach potrzeb tych firm nawiązywać konieczną współpracę. Ale nie wszystko. My również jako Quality Island staramy się ze stażu zatrudnić, zatrudnić jakąś osobę. Do tej pory mieliśmy kilka staży, nie udało się tylko z jednego stażu zatrudnić nam osobę, ponieważ nie mieliśmy wtedy żadnych potrzeb projektowych. Ale zwykle, jeśli mamy potrzeby projektowe, to staramy się jakąś tam osobę z, z, z takiego stażu zatrudnić u nas. Oczywiście nie mówimy, że to się dzieje od razu, też po stażu, czasami po prostu czekamy. Na jakieś nasze potrzeby, i dopiero się odzywamy, więc staramy się po prostu Wam jak, jak największej osoby liczby pomóc, pomóc Wam w poszukiwaniu pracy, w dostaniu tej pracy, żebyście mogli przynajmniej kilka miesięcy jeszcze, na u nas popracować, jeśli będziemy mieli takie potrzeby. To wszystko staramy się dla Was jak najbardziej robić. No i cóż tutaj jeszcze możemy w, tej, w tym temacie powiedzieć? Oprócz tych informacji, których właśnie tutaj Wam udzieliłem tych informacji takich czysto, czysto technicznych, Oczywiście, jeszcze musimy porozmawiać o tych, o tych, o tych e, informacjach, muszą przekazać informacje te techniczne, prawda? Bo do, do nich, oczywiście, też jest najwięcej, najwięcej pytań, bardzo dużo pytań, czyli oczywiście o ceny, o sposoby płatności, o to, jak to się odbywa i tak dalej. No więc jedźmy sobie od samego początku. E, cena szkolenia to 5499 zł netto, e, czyli brutto. To cena 6000 zł, 763 zł, 77 groszy, czyli już z podatkiem VAT. Tak, jeśli ktoś bierze na fakturkę, to oczywiście, to oczywiście możesz sobie odliczyć ten VAT, czyli ta cena 549 zł jest ceną końcową. Dlatego tutaj oczywiście my jak najbardziej fakturki wystawiamy. I tu teraz jeszcze może najważniejsza informacja z tej informacji o płatności jest taka, że tak naprawdę możecie również tą cenę sobie obniżyć, między innymi tym, że zawsze staramy się, aby osoby, które nie rozbijają tej płatności na raty, tylko po prostu płacą jednorazowo, aby takim osobom jeszcze te kilka procent rabatu dać, czyli na przykład 3, 4, 5 procent rabatu udzielić osobom, które. Które, które które, po prostu płacą jednorazowo, bo to też dla nas po prostu jest dużo mniej roboty takiej księgowej, żeby księgować każde kolejne raty, więc tutaj mamy taki, mamy taki pomysł na to, że jakby honorujemy te osoby, które płacą jednorazowo, ale oczywiście można płacić ratami i to ratami oczywiście 0%, Czyli nie tak, że się tam ściągamy jakieś odsetki, czy te raty rosną, czy będą rosnąć, tutaj absolutnie nic takiego się nie dzieje, po prostu cenę 5499 zł netto dzielimy na liczbę wybranych przez was rat. Na, 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 równe, na równe płatności, to jest tyle, nie pobieramy żadnych opłat, po prostu tą liczbę dzielimy na, na, na liczbę rat, a w zasadzie części, które sobie wybierzecie, tak, czyli na przykład jeśli ktoś chce na, dwa, na dwie raty, na sześć, na 12, na ile chcecie rat, do 12 rat spokojnie możecie tą płatność rozłożyć, no i oczywiście płatność miesięczna, jeśli chodzi o te raty e, się odbywa, no i tutaj myślę, że to jest, to jest w tym temacie wszystko, prawda, co tutaj Wam chciałem powiedzieć. Tak, myślę, że tutaj, jeśli chodzi o cenę, to, to są te, te, te informacje, które Was najbardziej interesują, czyli konkretna cena, całościowa cena, możliwość rozbicia na raty i ewentualnie jakieś jeszcze możliwość opustu, czyli właśnie mówię, że przy, przy, przy tej płatności narazowej możemy tutaj jeszcze jakiś ramadzie udzielić. Termin płatności jest też ustalony indywidualnie z tego względu, że oczywiście jeśli są raty, to płacimy co miesiąc, jeśli płatność indywidualna, to też możemy możemy tym osobom wydłużyć tą tą płatność nawet do, do połowy stażu, także tutaj spokojnie nic się złego nie dzieje, ale co tutaj warto jeszcze powiedzieć, to oczywiście to, że z, możecie korzystać również z programów, między innymi programów z Urzędu Pracy, które w pełni e, oczywiście e, finansują tego typu Projekty szkoleniowo stażowe I oczywiście u nas już mieliśmy kilka osób, które właśnie, którym finansował, finansował urząd, urząd Skarbowy tego typu projekty, więc jak najbardziej tutaj wszystko, wszystko jest ok. Więc możecie również z tego, z tego skorzystać. Dobrze, to jedźmy dalej. Takie technikalia, a propos narzędzi. Nasze projekty, całą naszą pracę, którą realizujemy, będziemy realizować na platformie ClickMeeting. Platforma ClickMeeting. Jest to profesjonalna platforma do spotkań online, do pracy online, do, do pracy na odległość, e, która ma świetne, która jest po prostu świetnie, świetnie korzysta, ma świetne, e, świetne funkcjonalności, fajnie działające, takie jak, tak jak chociażby interaktywne tablice, możliwość bardzo szybkiego dzielenia się ekranem, szerowania ekranu, przyjmowania myszki, przyjmowania, e, przyjmowania klawiatury. Oczywiście wszelkie możliwości rozmów online, y, tworzenia pokoi, bot pokoi, y, QA i tak, inne testy, ankiety wszystko tutaj jest jak najbardziej dostępne. No i właśnie też Click Meeting, dzięki Click nagrywamy automatycznie każde nasze spotkanie, pełną sesję, więc też tutaj nam to Click Meeting ułatwia całą, ca całość pracy. Możemy tutaj powiedzieć, że ClickMeeting również jest naszym partnerem technologicznym w firmie Quality Island, więc tutaj jak najbardziej również, jak najbardziej również dziękujemy i polecamy tego typu oprogramowanie. Jira, kolejne oprogramowanie, to myślę przez Was, przez część osób, Wam dobrze znane oprogramowanie, czyli oprogramowanie, w którym właśnie będziemy zgłaszać błędy, będziemy pisać scenariusze testowe, będziemy poddawać raporty, będziemy poddawać zgłoszenia. Więc nasz taki system backtrackerowy będziemy korzystać również z Teamsów, bądź teraz przechodzimy bardziej na Discorda, gdzie tworzymy sobie grupy Discordowe. I tam właśnie też istniejemy na 24 godziny na dobę, prawda? Możemy pisać, zostawiać wiadomości, dzielić się informacjami, składać zapytania i tak dalej. Więc to jest też nasza taka grupa robocza. Eee, dzielimy się również informacjami, różnymi, różnymi linkami. No i Zephyr jako dodatek do JIRY również też poznacie no, tego typu e, dodatki. Natomiast będzie jeszcze wiele innych narzędzi, chociażby takich jak DevToolsy, z których będziemy korzystać, z których też będziemy musieli e, nauczyć. E, będzie kilka fajnych narzędzi, które warto poznać jako tester oprogramowania, więc przygotujemy Was maksymalnie do pracy, właśnie rzeczywistej, do pracy, do pracy komercyjnej. Praca oczywiście odbywa się na różne sposoby: jest to praca samodzielna, jest to praca również grupowa, bo wiadomo, praca, praca, praca testera to nie tylko praca samodzielna, ale również częściowo praca grupowa, ustalanie wymagań, konsultacja, spotkania, spotkania daily, prawda, spotkania statusowe. Natomiast praca samodzielna, czyli pisanie scenariuszy, wykonywanie testów i tak dalej, wszystko to tutaj będzie, więc będziemy, będziemy pracować po prostu, pracujemy w nowym, realnym projekcie, więc więc to musi być wszystko, z czym spotykamy się na co dzień w pracy w IT. No i tak, bo powiedziałem na, końcu, na koniec, na pomoc w poszukiwaniu pracy, jak najbardziej tutaj postaramy się, aby w jak najszybszym, jak najszybszym czasie, aby przynajmniej część z Was, tych najlepiej realizujących zadania, najbardziej zaangażowana część osób tą pracę, tą pracę dostała, żeby była zapraszana na rozmowy, żeby miała szansę uczestniczenia w różnych projektach. Właśnie w kontekście testowania oprogramowania. No i myślimy, mam nadzieję, że uda nam się również jakąś jedną osobę zaangażować przynajmniej na jakiś okres również u nas w Quality Island już po, już po stażu na, na jakąś kontynuację pracy już tej projektowej. No i myślę, że to wszystko, co Wam chciałem przekazać w kontekście tych, tych, tych informacji techniczno-biznesowych, to może jeszcze zrobię tylko teraz takie krótkie podsumowanie. Projekty, projekty, o których tutaj rozmawialiśmy przez pół godziny, są projektami, które będziemy starać się robić regularnie, aczkolwiek nic tutaj nie możemy obiecać. Też nie będzie to tak, że na pewno będą to robione co miesiąc, czy co dwa, czy, czy, czy co nawet trzy regularnie, bo to nie jest w naszych to nie jest naszej mocy, nie tylko naszej mocy jego przerobowej, bo my tutaj musimy włożyć sporo, sporo, sporo naszej pracy, czasu i pieniędzy w wyszkolenie was tak naprawdę, tak, tak w ogóle ten pakiet szkoleń, który zamieścisz, tak naprawdę jest pakiet, który kosztuje mnóstwo pieniędzy również dla nas, prawda, naszej pracy, natomiast o co tutaj wchodzi, jakby my nie, to, to nie my jesteśmy do końca boskim gardłem, że nie, że nie możemy robić tych starzy części i, i przyjmować was w większej liczbie, tylko bardziej wasi klienci, którzy dostarczają nam aplikacje do testów, bo to oni definiują, że na przykład dają nam pięć kont testowych i możemy wtedy zatrudnić tylko pięć osób do testowania tej aplikacji, prawda? Więc tutaj tak to wygląda. byśmy chcieli oczywiście zatrudniać Was, angażować Was w jak największej liczbie i obsługiwać wszystkie Wasze zgłoszenia, ale to, to, to już wiemy, że jest nierealne. Ale postaramy się w jak największej liczbie Was obsługiwać, przyjmować, szkolić, pracować z Wami i pchać Was w świat tego IT. Grupy nie są duże, grupy są niewielkie. Bywają takie grupy duże, które miały po 10 osób, natomiast wielkie są to osoby jest to kilka osób właśnie 3, 4, 5 osób, które możemy przyjąć na tego typu staż, aczkolwiek. Mam nadzieję, że ta grupa osób będzie się cały czas dziś powiększała, będziemy starać się naciskać na klientów, żeby nam udostępniali tych tych, tych, tych tych kod testowych jak najwięcej. No ale tak powiedziałem, tutaj nie jesteśmy tym hostingami, który tutaj ogranicza, ogranicza podaż tutaj tych osób, które możemy, możemy, możemy przyjąć. No i tutaj myślę, że to jest tyle już tych najważniejszych informacji. Mam nadzieję, że przekazałem Wam te informacje w sposób dość klarowny, aczkolwiek nie ma co ukrywać, właśnie celowałem w 30 minut, żeby żeby to spotkanie było właśnie takie rozwięzłe, konkretne, a nie rozleczone, to mi się udało, właśnie mamy 31 minutę nagrania, także myślę, że myślę, że tutaj możemy sobie postawić już kropkę na końcu, jeszcze tylko powiem, że pamiętajcie, że jeśli będziecie mieli jeszcze jakiekolwiek pytania, bo to oczywiście pewnie się, pewnie się zdarzy. To e, oczywiście pytajcie, piszcie do nas na kontakt na Quality mapa quality dzwońcie do nas. E, pytajcie, będziemy te rozwijać wasze, wasze wszystkie wątpliwości. E, no i mam nadzieję, że, że spotykamy z, 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 z częścią z Was, przynajmniej spotkamy się na kolejnych projektach stażowych. E, czekamy na Was e, i mam nadzieję, że będzie, będzie, będzie super. Czekam również na. Czekamy również na, na to, aby kolejne osoby z projektów, które się odbyły, dostawały swoje pierwsze prace. Wiemy, że już część osób, które do tej pory była u nas na, na projektach stażowych, już swoją pracę dostała, więc bardzo się cieszymy. To nas buduje i to ym, pozwala nam tutaj trwać w, tym, w tej organizacji, tego stażu, mimo że naprawdę nie jest to nie jest to prosta rzecz. Tutaj musimy zaangażować duże siły, szczególnie właśnie wieczorowo weekendowe, no ale robimy to razem, wspólnie, dobrze się bawimy, realizujemy pracę, realizujemy pracę projektową, no i przy okazji szkolimy Was i, i wysyłamy świat IT, świat świat testowania oprogramowania. Dobra, to myślę, że to jest wszystko. Ja Wam bardzo dziękuję. Do zobaczenia. Cześć. Pa, pa.